Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zainstalujemy sobie Androida Marshmallow, czyli CyanogenMod Moda 13. Zapraszam. Android Marshmallow, czyli w naszym przypadku CyanogenMod 13, jest już Androidem o numerku 6.0. Ale aby go zainstalować, oczywiście standardowo w pierwszej kolejności ściągamy ROM z linku w opisie oraz Google Appsy. Bo tam mam taką fajną stronkę, się nazywa Open Gaps, na której możecie sobie wybrać różne warianty paczek z Google Appsami dla różnych wersji Androida. No dobrze moi drodzy, ale teraz widzicie, już nam się włącza Team Win Recovery Project, czyli potocznie zwane TWRP. Pierwszą rzeczą jaką robimy zawsze jest wipe, w naszym przypadku wipe Delphi Cache, System, Data oraz Cache. Oczywiście możemy również zrobić wipe Internal Storage, ale jeżeli macie ROM na pamięci telefonu, to wtedy nie polecam, bo wipe Internal Storage kasuje nam zdjęcia, muzykę, filmy oraz wszystkie inne rzeczy, które mamy na karcie pamięci wewnętrznej w telefonie. Czyli m.in. ROM, jeżeli ktoś nie korzysta z USB OTG. No dobrze moi drodzy, teraz wybieramy paczki do instalacji. Jest tu CM13, jest to wersja Nightly, ale na razie dosyć stabilna. Oczywiście robimy Add to Queue, czyli dodaj do kolejki i dodajemy wtedy Google Apps. Oczywiście można osobno to zrobić, można Add to Queue. To jest bez żadnego znaczenia. I teraz tak, CyanogenMod 13 jest Androidem AOSP, czyli takim, generalnie założenia projektu Android Open Source Project są takie, że użytkownicy różnych telefonów, takich jak Samsungi, LG, Sony, które są wyposażone w różne nakładki, w naszym przypadku LG UX 4.0, w przypadku Samsunga TouchWiz i tak dalej, mogą liczyć szybciej na aktualizację do różnych wersji systemu Android. Z tego co wiem, G2 nie dostanie już oficjalnego 6.0. Krążą plotki, że będzie 5.1.1, ale to żadna zmiana praktycznie. Także dzięki właśnie takim rozwiązaniom jak CyanogenMod 13 możemy sobie poużywać najnowszego Androida na urządzeniu już niewspieranym. Jakie są zalety takiego ROMu, który jest czysty? Ponieważ AOSP są czyste Androidy, zalet jest sporo, bo mamy dostępnego takiego czyściutkiego Androidka. Jest on naprawdę, chodzi on cudownie w porównaniu do tego, co jak telefon chodzi na LG UX. Znaczy on nie chodzi jakoś tragicznie, ale aczkolwiek na CyanogenModzie chodzi zdecydowanie lepiej. Praca jest dużo płynniejsza, aczkolwiek oczywiście również są wady, bo na przykład będziemy potrzebowali większej ilości zewnętrznych aplikacji, żeby otworzyć na przykład filmy w formacie MKV, ponieważ standardowy odtwarzacz tego nie odtworzy, w przeciwieństwie do tego odtwarzacza, które dostajemy od LG. No i największą wadą właśnie rozwiązań AOSP jest to, że twórcy oprogramowania, które nie jest oparte na ROMie od LG, nie mają dostępu do API, aparatu, mikrofonu i czegoś jeszcze bodajże. I właśnie dlatego, czy głośnik, właśnie głośnik jeszcze. Głośnik, aparat, mikrofon będą działały, no, zdecydowanie gorzej. Nie wiem dlaczego, ale w przypadku rozmów, osoba, z którą rozmawiacie, nie ma problemu z usłyszeniem was, ponieważ wtedy ten mikrofon o dziwo działa dobrze. Jeżeli na przykład włączycie sobie dyktafon, to już tak wesoło nie będzie. Możecie sobie sprawdzić, zrobić takie doświadczenie, włączyć dyktafon oraz porównać sobie zdjęcia zrobione na przed instalacją CyanogenModa i po instalacji. Różnica będzie naprawdę gigantyczna. Chociaż słyszałem, że niby Qualcomm Camera to rozwiązuje, to jest taka darmowa aplikacja, ale chyba jej nie ma nawet w Google Play. No ale ja w to nie wierzę, skoro nie ma sterowników, to w jaki sposób jakaś aplikacja miałaby rozwiązywać problem, no, niekompatybilności takiej całkowitej naszego aparatu z systemem. No dobrze moi drodzy, zapraszam oczywiście, w międzyczasie chciałem was zaprosić do polubienia strony Sysheart TV na Facebooku, czy też oczywiście możecie tam zadawać pytania, możemy sobie dyskutować oraz jeżeli macie jakieś pytania,
Można również zostawić je w komentarzach, czy też wysłać na adres e-mail cishardtvmapa@gmail.com. Widzimy teraz, nam telefon już tutaj przygasł. Jest to taka, nie wiem czy blokada, ale to jest taki bajer od twórców TWRP, że telefon nam gaśnie po długim czasie, jeżeli go nie dotykamy. I tak jest tutaj. I co ciekawe, w TWRP działa knock-on, czyli podwójne stuknięcie w ekran, żeby wybudzić telefon. No dobrze, moi drodzy, widzimy. CyanogenMotus się dawno zainstalował, teraz strasznie długo instalują nam się gapsy. No ale to nie powinien być. No właśnie, trochę za długo. No ale jeżeli już jesteśmy w temacie gapsów, to na tej stronie, którą wam podlinkowałem, możecie ściągnąć gapsy, mikrogapsy. To jest podstawowa paczka z Google Appsami, czyli sam sklep Play i chyba tam jeszcze... No chyba sam sklep Play to jest bodajże. Oraz stock gapsy, to znaczy, że przeglądarka, która jest w CyanogenModzie, kontakty i kilka jeszcze innych rzeczy, zostaną zastąpione tymi aplikacjami od Google'a. Jest to taka paczka z gapsami, która najbardziej upodobni nasz telefon do chociażby urządzeń serii Nexus. No oczywiście jest jeszcze taka bardzo popularna full gaps, to są gapsy, są wszystkie, znaczy większość tych aplikacji od Google, Google Play, Gmail i tak dalej, i tak dalej. Z czego on nie usunie nam tych aplikacji, które daje nam CyanogenMod, tak przeglądarka i launcher. Nie wiem, moi drodzy, ale to już według waszego uznania sobie wybierzcie Google Appsy, które są dobre dla was. Oczywiście to nie ma znaczenia, jakie gapsy, znaczy to ma znaczenie, jakie gapsy wybierzecie, ale ja proponuję wybrać stock gapsy, ja zawsze ich używam, bo te aplikacje od CyanogenModa już z doświadczenia wiem, że tylko przeglądarkę da się jakoś sensownie używać, a i tak po tygodniu używania takiej przeglądarki CyanogenModa wracam do Google Chroma, także ja zawsze instaluję stock gapsy, jest to dla mnie najlepsze rozwiązanie, przynajmniej ja tak uważam, najbardziej pasujące do moich preferencji. Już widzimy tutaj, instalacja aplikacji Google się kończy. Widzimy napis Fixing Permissions. Także lada moment telefon poprosi nas o restart. Widzimy, możemy teraz spokojnie wcisnąć Reboot System. Jeszcze zapomniałem dodać o kwestii bootloadera. Jeżeli przechodzicie na CyanogenModa z Lollipopa od LG, to nie będzie żadnego problemu z kompatybilnością czy modemu, czy bootloadera. Jeżeli to robicie z Lollipopa, to może być średnio. Z KitKata chyba to jeszcze jakoś tam pójdzie. Teraz straszne zamieszanie się zrobiło wokół tych bootloaderów, kiedyś czegoś takiego nie było. Ale najbezpieczniej, jeżeli na przykład... No kurczę, no... Najlepiej jest mieć Lollipopa oficjalnego przed instalacją CyanogenModa 13. Oczywiście bootloader, jeżeli dobrze poszukacie, możecie dograć osobno. I już uprzedzam pytania. Nie da się sprawdzić wersji aktualnie posiadanego bootloadera. No nie da się, po prostu się nie da. No a jeżeli się da, to jest to bardzo skomplikowane i to jest naprawdę więcej zachodu ze sprawdzaniem swojej wersji niż z instalacją nowego bootloadera. Także moi drodzy, oczywiście jest taka fajna paczka zip, nazywa się Bootloader Changer. Jest ona tam dostępna na XDA, możecie nawet sobie wygooglać. I to jest taka paczka, która posiada chyba większość, albo nawet wszystkie bootloadery dla G2, dla danej wersji. Także możecie sobie ściągnąć taką paczkę, dla pewności zainstalować Lollipop Bump Bootloader. I wtedy od razu CyanogenModa 13 bez wychodzenia z recovery. Widzimy, już nam się zaczęły ładować aplikacje. Jest to uzupełnianie pamięci, no nie powiem Dalvik, bo Dalvika już tak naprawdę... No ale w każdym razie jest to przygotowanie wszystkich aplikacji do używania. To trwa z reguły najdłużej, dlatego ja pozwolę sobie skrócić na filmiku ten proces. Widzimy tutaj, już zaczyna się uruchamianie telefonu, preparing SIM settings, finishing boot. I zaraz ujrzymy ekran naszego nowego Androida. Ok, widzimy, jest już ekran konfiguracji wstępnej. Wybieramy nasz kraj, nasz język. No myślę, że w większości przypadków jest to język polski.
Jeszcze ważna informacja, jeżeli nie macie pakietu danych, to lepiej wyjąć kartę SIM przed operacją. Mnie to tam bez znaczenia, i tak w domu nie mam zasięgu prawie że, także mi to nic nie pobierze. A nawet jeżeli, to mam dosyć duży pakiet z właśnie od operatora Play. I teraz oczywiście, czy masz inne urządzenie, możemy skopiować dane z innego urządzenia z Androidem, ale ja skopiuję sobie z konta Google. Chociaż koniec końców powiem wam, że po tym wszystkim jakoś nie zauważyłem, żebyś, no tam chyba tylko kontakty mi się skopiowały, ale aplikacje już nie. Ok, wprowadzamy nasz adres e-mail, naszego konta Google. Akceptujemy wszystko jak leci, chyba że nie chcecie. Mi oczywiście te wszystkie opcje odpowiadają automatycznie, twórz kopię zapasową danych urządzenia, to jest ważne. Właściwie to jest wygodne moim zdaniem. Pomóż ulepszyć cyanogen moty jak chcecie, zmień zużycie baterii, to nie. Ok, widzimy tutaj pulpit już naszego Androida 6.0 Marshmallow. Jak widać, jeżeli jeszcze nie mieliście styczności z czystym Androidem, no to będzie trzeba się od nowa nauczyć korzystania z telefonu. Widzimy wersja systemu 6.0.1 i tutaj mamy zamiast, no mamy taką piankę i widzę, już nawet grę nawet zmodernizowali. Teraz nie skaczemy wokół lizaków, tylko wokół pianek. Powiem wam, że mój rekord w tej grze, która była na Lollipopa, to jest bodajże 5. No bo nie wiem dlaczego, ale ta gra jest, to jest najbardziej hardkorowa gra, jaką w życiu widziałem. Już tutaj widać, u mnie w lewym górnym rogu wyświetliło się powiadomienie o dostępnej aktualizacji systemu CyanogenMod bodajże. Ponieważ możecie aktualizować sobie CyanogenModa dokładnie tak samo jak ROM stokowy, tyle że codziennie, ale czy codziennie się opłaca? Ja sobie ustawiłem aktualizację cotygodniową. No i według mnie cotygodniowa aktualizacja jest spoko, to naprawia kilka błędów. Oczywiście w chwili obecnej CyanogenMod jest już zdatny do codziennego użytkowania. Chyba raz mi się zdarzyło, że telefon się wyłączył, albo to nawet, to było chyba nawet na innym ROMie, ani razu mi się nie zdarzyło. Ja powiem wam, że fajnie jest sobie raz na jakiś czas wgrać ROM OSP. Ja generalnie jestem zwolennikiem bardziej tych stokowych, są dla mnie bardziej funkcjonalne, ale to już według waszych preferencji. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się już niedługo. Cześć!